Ten podły je... glut spysiński. Takową kilkukrotnie publicznie zalecałem również Natanowi Marconiowi w obawie o jego zdrowie i życie. Jak się jednak okazuje, szybciej niż gniew prawilniaków może dosięgnąć go prawnik Fagaty. Śmiesznie, prawilniaki, prawnik Fagaty. Okej, gra słów fajna. Historia konfliktu między Natanem Marconiem a Agatą Fong zaczyna się bardzo dawno temu, od momentu, w którym znany wtedy jeszcze fitnessowy influencer zdecydował się napluć na płatki Yammers z podobizną pani, co do... Ej, ale powiem wam, że mówię, ja pojęcia nie mam, jakbym komentował to, nie znając Natana. Może zupełnie inaczej. Natomiast jak wiem, że to jest rola, i wiem, że on ma plan i ten plan spełnia tak naprawdę krok po kroku, no to on prowadzi to wręcz idealnie, wręcz książkowo, bo dosłownie od tego momentu już wszedł w rolę. Było ohydne, mijo, jak najbardziej kumam, tutaj nie przeczę. Natomiast to, co on robi, to od samego początku jest, wiecie, coraz większa kontrowersja, coraz bardziej pokazywanie, że on jest mistrzem, że on jest taki, że nikt mu nie podskoczy. Wiem, że ludzie tego nie lubią, wiem, że ludzie go nie lubią, wiem, że wielu ma przeciwników, ale kurczę, no robi to w taki sposób, że jest ciągle na językach, nie? A w internecie no, głównie chodzi o to, żeby jednak na tych językach być. Której zachowań w sieci nie miał najlepszego zdania. Nowa szmata. Piękna, nie? Czajcie, że od tego się zaczęło, najeżdżanie na Fagatę, natomiast... Natomiast teraz, ile lat? Ze 2 lata później, znowu najazd na Fagatę jest przez Natana. Swego czasu o tym nagraniu było bardzo głośno, szczególnie, że jakiś czas później Natan i Fagata spotkali się ze sobą i zawarli rozejm. Trzeba po prostu porozmawiać, bo uważam, że akurat my... Tutaj się pogubił. Tu był moment Natana, w którym się pogubił i było chyba te negatywne komentarze zaczęły go bardzo mocno przytłaczać. Jak wspomniałem, tutaj Natan się pogubił i tych negatywnych komentarzy dostawał za dużo. To jest prawda. A co dotyczyło? Wiem, Akai. Cześć. Może jeszcze będzie. Natan zresztą... Tutaj nie, tutaj spadła na niego lawina ogromna, przynajmniej tak mi się wydaje. Pogubił się i dlatego postanowił zrobić taki, a nie inny krok. Potem opowiadał, dlaczego zdecydował się w ogóle porozmawiać i spotkać z Fagatą. Ja uważam, też zrobiłem to po to, bo uważam, że moje zachowanie było obrzydliwe i ja sam się czuję z tym źle. Pomyślicie, ej, ale zrobiłeś dobrze, zasłużyła na to. Nikt nie zasługuje na hejt, nikt nie zasługuje na nienawiść, co by nie zrobił. Zasługuje na krytykę, jeżeli ty zrobiłeś źle. Owszem, na prostowanie, owszem, ale nie na gesty nienawiści. Zapamiętajcie te słowa, bowiem przenosimy się w czasie... No tak, no ale co, no to przenosimy się w czasie, no ale co teraz Natan powie? No, on się też zmienił. 2 lata, no to co? Człowiek może zmądrzeć, tak? I teraz zaczęło się od plucia na płatki, później pomyślał, że to jednak nie okej, a później jednak zrozumiał, że to było okej, no i tyle. ...do 7 stycznia 2024 roku i najnowszej wypowiedzi Natana Marconia o Fagacie. Szybkie 3 statementy o największej polskiej i największej polskiej. A co jeżeli nie jest... O właśnie, i to jest to, i to mnie zastanawia, kurczę, co będzie dalej. Fagata, musisz się z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą... Szczerze? Marcin niestety o PR nie dba, dla niego ważne jest, by gadali. Tak, jak najbardziej, żeby o nim gadali, to jest bardzo ważne. Natomiast ja, to co mówiłem od samego początku, że najbardziej boję się, że faktycznie znajdzie się w końcu ktoś, kto zrobi mu krzywdę, dlatego za to, co mówi na konferencjach i tak dalej, nie? Że faktycznie znajdzie się ktoś, kto zrobił prawdziwą krzywdę. I tutaj właśnie szczególnie ostatnie akcje z Labrygą, szczególnie ostatnie akcje z Załęckim, no wszystko wskazywało na tym, że może być naprawdę, naprawdę nieciekawie. Gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Wybrałeś pieniądze ponad moralność i to już robi z ciebie największą... Jesteś inspiracją i idolką... No to jest... No takie naprawdę już mocne słowa. To już są mocne słowa, nie? Dla młodych dziewczyn i teraz robi się normalne powoli właśnie dzięki tak ty, że się k***sz. Ja osobiście przeproszę Agatę, przepraszam za ten gest, który zrobiłem. Kurtyna. Kocham dwubiegu. No tak, no ale tak jak mówię, no też 2 lata temu powiedział inaczej, teraz 2 lata później też mówi inaczej. Biegunówkę Natana, no przepraszam. Niesamowity jest ten gość czasami. Natomiast dwubiegunówki Natana... Aczkolwiek faktycznie
Nathan jest niesamowity. Marconia nie kocha Agata Fagata Fong, bo zdecydowała się bardzo szybko i mocno odpowiedzieć na jego niewybredne określenia. Chwaliłeś się mojemu typowi ile na Tinderze, a teraz masz... Kari, to dobrze. ...czelność kogoś rozliczać z jego spraw łóżkowych. Jesteś męska i chodzisz na face to face z mamą, bo się boisz, że ktoś cię pobije, ty to jedna. Napisała Fagata i niedługo później usunęła tego posta. Może go usunęła, bo zapomniała tam dodać nazwisk kilku czeczeńskich kolegów, którzy mogliby Nathanowi zrobić krzywdę. Mogłabym go na***ć albo zrobić tak, żeby ktoś mu na***ł, jakbym chciała. Czego tłumaczysz? Kogo? Nathana? Nie wiem. Nie, może... Nie wiem, kurde, może... Ja też nie chcę zabrzmieć. No właśnie, właśnie. Nie, niepotrzebnie. Może niepotrzebnie. Nie wiem. Wiem, że to rola jest. I jakbym nie wiedział... To inaczej. Przesadzone słowa. Przesadzone słowa... można mieć o kimś, wiesz, niefajne zdanie. Można mieć... Można mówić różne rzeczy o ludziach. Natomiast słowa są jak najbardziej przesadzone. No i teraz chciałem powiedzieć, no aczkolwiek Fagata, no wiesz, no ale z drugiej, ale mówię, że też nie chcę, kurwa no, co to ja będę się gryzł. Wiesz, no z drugiej strony jest Fagata, która otwarcie mówi o, nie o Konopskim, która w Ferrymu groziła, że mu może zadzwonić do swoich czeczeńskich znajomych, którzy go potną maczetami i tak dalej. Także tu wiesz, tutaj obecnie internet to jest dziki zachód, nie? Tak wygląda, to jest dziki zachód, bezprawie po prostu i brakuje szeryfa po prostu z taką gwiazdą, nie? Później Nathan jeszcze skrótowo się do tego jej tweeta odnosił, zaprzeczając temu, co napisała, a na koniec dodał, że Agata jego zdaniem powinna zostać zamknięta w psychiatryku. Na koniec tej całej wymiany zdań Fagata zdecydowała się lakonicznie poinformować na swoim stories, że aktualnie o Nathanie nic nie sądzi i od dziś tematem zajmuje się jej prawnik. No i co ciekawe, ten temat podłapał i skomentował znany TikToker Prawo Marcina. Czy Fagata będzie mogła pozwać Nathana Marconia? Przekonaj! Klaudia Balasek, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za subskrypcję. Zobaczymy się. Nathan Marcoń może trafić na rok za kratki. Wszystko przez to, że nie trzymał języka za zębami. A Marcoń on mówi jak Tomek Olejnik. To jest na bank jakaś rodzina, nie? To, że on przejął wszystkie dobre geny. Sformułował za pomocą środków masowej komunikacji. Wtedy może grozić mu nawet do roku pozbawienia wolności. No i rzeczywiście tu trzeba przyznać, niezależnie od tego, co tam możemy sobie uważać na temat działalności Fagaty, to Nathan Marcoń z przeszłości ma rację, że Fagata zasługuje na bardzo dużo krytyki. Ale głęboko wierzę, że... Generalnie Mati, nie wchodź do bory, bo walisz się gównem, tak? To jest w tym komentarzu. To znaczy, jeśli chodzi właśnie o pobranie się w gównie, to jak najbardziej, wiesz, takie ryzyko zawodowe, jeśli chodzi o komentary. Natomiast... Nie ma natomiast. No tak jest. Robisz komentarze, to musisz babrać się w gównie i tyle. Wysoki sąd po obejrzeniu minutowej wiązanki, której prostki k***y dziki i szmaty no tam, latają w ilościach zatrważających, w połączeniu z dodaniem do materiału dowodowego poprzednich nagrań Marconia, na których se tam pluje na płatki z Fagatą i pyta, czy mamy w domu szmatę, mogą być w oczach wysokiego sądu wystarczające do tego, żeby Nathanowi nieco utrzeć nosa wyrok. No tak, tylko możemy też przypomnieć sobie na przykład Gimpera, który o autorze mówił, że ten jest grubym śmieciem i żeby sobie coś zrobił. Nie pamiętam dokładnie co, pamiętam, wyzwiska były naprawdę grube i teksty do autora były naprawdę grube. No i po 9 latach sprawa się zakończyła tym, że został uniewinniony i wszelkie jakieś zarzuty wobec niego zostały odrzucone. Więc sam wie najlepiej, jak sądy działają i tyle. Jeżeli w tej sprawie pojawi się jakaś aktualizacja, to na pewno dam wam znać, a póki co subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Pa, pa. Nie baw się gliną w piaskownicy. Dokładnie tak. Nie. Moi drodzy, pamiętajcie, jak jesteście w piaskownicy, nigdy w życiu nie bawcie się... z racji. Nigdy nie bawcie się gliną. Matial Gimper też wie, że Nathan gra. No właśnie, a w ogóle wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? W tej całej grze, moi drodzy, w tej całej grze i w tym wszystkim... w tym samym internecie, który jest wymyślony i grubymi nićmi szyty, to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy Fagata nie dogadała się na przykład z Nathanem, że tak będą sobie publicznie jechać po sobie jak po ostatnich burych szmatach?